Olamy to jest maluszek starszego typu, także palimy go z tak zwanego bata. No i niestety zdążył nam zaparować już w środku. Dobra, jedną rzecz zróbmy, otwórzmy sobie tego fletnerek, czy tam żagielek, czy jak to ludzie tam nazywają sobie. Cześć, z tej strony Maciej Zapogałum. Dzisiaj opowiem o jednym z moich ulubionych samochodów w kolekcji, czyli popularnym maluchu, inaczej Fiacie 126P. Jest to model ST z 84 roku. Auto bardzo fajne, bardzo lubię nim jeździć. No wiadomo, no, odnośnie historii malucha i całej jego całego ciężkiego szlaku w Polsce, to już chyba nie jeden na tym świecie opowiadał. Ja mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo lubię to auto. Podoba mi się konkretnie w tym egzemplarzu przede wszystkim no ta kolorystyka, ten pomarańcz zwany poprawnie orzechem włoskim, razem z tym takim kremowym ecru wnętrzem. Muszę powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo fajne połączenie. Fajnie mi się nim jeździ. Jeszcze jest licznik starego typu, popularna kapliczka. Jedyną zmianę, którą w nim wykonałem, to poprosiłem pana szklarza, żeby dociął mi takie szkiełko zamiast tego wiecznie zmatowiałego plastiku. No to się udało, no i dzięki temu jest przejrzysty widok, tylko że niestety ukręciła się linka prędkościomierza. Mówiąc krótko. Co tutaj dalej? No jaki maluch jest, każdy widzi. No jest taki mały, troszkę ciasny, ale jedziemy tam, gdzie sobie jeździliśmy UAZ-em. Aha, ale urwał! Także autko jest naprawdę... O, tu jakieś błotko. Autko jest naprawdę dzielne terenowo. Przede wszystkim nadaje się na nasze kochane łódzkie ulice i nie tylko. Fakt, że czasem boję się, że ktoś na przykład mnie nadepnie jakimś samochodem ciężarowym albo czymś innym, ale stąd się chyba też biorą te wszystkie emocje podczas jazdy tym autem, że to trzeba uważać na wszystkich dookoła. Ktoś na przykład zsuwa, może mnie nie zobaczyć z jakiejś ciężarówki, z autobusu i takim bobkiem trzeba uciekać. No plus jest taki, że tam gdzie auta parkują sobie równolegle, osobowe, to maluchem można zaparkować sobie prostopadlem, ponieważ i tak z miejsca parkingowego takiego zwykłego nie będzie wystawał na ulicę, także to jest też taki chyba jeden z zasadniczych plusów maluszka w obecnym ruchu miejskim. Czy się nadaje do takiej, powiedzmy, jazdy na co dzień? No moim zdaniem jak najbardziej, tylko trzeba po prostu być wystarczająco odważnym i zdeterminowanym człowiekiem, żeby sobie nim jeździć, takim maluszkiem właśnie. Także dzień dobry raz jeszcze, teraz już dojechaliśmy na miejsce docelowe. Znajdujemy się w lesie, czyli w takich normalnych warunkach dla mnie i dla tego wspaniałego malucha. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to 84 rok, udało się auto odkupić tutaj w sumie niedaleko od starszego pana. Zasadniczym plusem tego samochodu jest to, że jest on praktycznie cały w oryginalnej powłoce lakierniczej. Malowany był tylko pas przedni. No wiem, bo sam go malowałem, bo cały był poptukiwany, troszkę został poprostowany i tutaj wyszliśmy tak troszkę
No naprostowaliśmy go, żeby to auto trochę zaczęło wyglądać. Maluch, no był plan, żeby go całego malować, picować, ale no chcąc nie chcąc, takich maluchów są setki, a takich jak nie tysiące, a takich oryginalnych, które jeszcze jakoś się tam uchowały, no to można powiedzieć, że są napęczki. Tym bardziej, że dobranie koloru odpowiedniego to jest taka dosyć ciężka sztuka. Zresztą rozbieranie tego samochodu trzeba było by poświęcić na to też troszkę czasu, a okazało się, że cały lakier wygląda tak w miarę fajnie. Na auto fakt, że nie jest pozbawione jakichś tam wad, tutaj gdzieś jest tam przerysowany, jest jakaś zaprawka zrobiona, no ale to pokazuje właśnie klimat lat 80., 90., czy nawet 2000., w których jeszcze ten samochód jeździł, że jest no taki prawdziwy, mówiąc krótko. Tak samo wnętrze zostało tylko delikatnie wyczyszczone. Trzyma się kupy, no i chodziło o to, żeby utrzymać auto w takim klimacie, mówiąc krótko. Jego takim fajnym... Jego taką fajną cechą jest to, że wsiadając do tego malucha można poczuć właśnie ten taki typowo maluchowy zapach, który ja jeszcze pamiętam, jak byłem ciutkę mniejszy, może wzrostu malucha. Właśnie pamiętam, że jak się wsiadało do jakiegokolwiek malucha, to zawsze taki zapach był charakterystyczny w nich. Inny jak we Fiatach, Polonezach czy tam no i innych tam wiadomo samochodach. Jak wiadomo, malucha zawdzięczamy towarzyszowi Edwardowi Gierkowi. No jak widać, no maluch, jak sama nazwa wskazuje, to jest mały. No taka pomarańczka z niego jest fajna. Pierwsze maluchy, te, które do nas przyjeżdżały w latach 70., no troszkę się różniły, ale to o tym opowiemy później. Ten, jak wcześniej wspominałem, jest cały w takich różnych fajnych zaprawkach. Tutaj sobie pan dobierał kolor. Tutaj mamy taką charakterystyczną klamkę, czy to Starpana, Stara, Jelcza, czy ze wszystkich innych w sumie samochodów, bo wiadomo, że zakup licencji szedł w parze z tym, że przy okazji, jak Polska kupiła ludowa licencję na malucha, to można było później maluchowe klamki stosować w każdym samochodzie. To wszystko było takie uniwersalne. Tak samo wszystkie wtyczki, nie wtyczki, bezpieczniki, prądnice. Coś, co znamy z dużych Fiatów, że każdy polski samochód miał ze sobą wtedy wspólne elementy. O. Wąski wlot powietrza, taka cecha charakterystyczna dla wcześniejszych maluchów. Tak samo jak niby bardziej wyprofilowane nadkola, chociaż ja to się przyznam szczerze, że z tym to mam problem, bo dla mnie no nadkola w maluchach są wszystkie takie same, to musiałyby stać koło siebie, żeby widzieć te różnice. Klapa nowszego typu, już nie Bambino, bez tych dodatkowych żeberek, już pod większą tablicę rejestracyjną. No wiadomo, silnik, ale to sobie zobaczycie Państwo później. Silnik jest też... Silnik przeszedł gruntowny remont, wyremontował nam to kolega Witek z Łodzi, silnik w tym maluchu. Swoją drogą wspaniały specjalista od tych małych samochodzików. Wnętrze jest nowe, z zewnątrz nie był malowany, piaskowane te obudowy nie były, nic nie było upiększane. Chodziło o to, żeby pasował całokształtem do reszty. Tutaj jest taki fajny maluchowy detal. Wiadomo, że był pośpiech z produkcją, także czy tam został jakiś zaciek, czy nie, no, nikt nie wybrzydzał na to, czy ten maluch ma jeden zaciek, dwa czy trzy. Jak ktoś w końcu się doczekał w kolejce, czy tam książeczko, czy kasy oszczędnościowej, czegoś innego, no to wiadomo, że był wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jak już miał swoje wymarzone cztery kółka, bo należy też wspomnieć, że maluch był tym pojazdem, który zmotoryzował Polskę w latach 70. No i był ciutkę lepszy od drugiego wyrobu FSM-u, czyli syrenki. Felgi dwunastki, trochę jak w taczce. A, to nie jest farba, bo opony były malowane, znaczy nie opony, tylko felgi były malowane proszkowo, założone opony i to jest to mydełko wulkanizacyjne, co wulkanizatorzy używają. I teraz otworzymy drzwiczki.
Jak widać, wnętrze malucha jest utrzymane w super stanie. Drzwi zostały zabezpieczone jakimś tam bitgumem czy czymś takim, taki relikt przeszłości. No i tutaj widać, jak fajnie ta tapicereczka taka kremowa się z tym samochodem zgrywa. No oczywiście tutaj, gdzie jest miejsce na nogę, jest trochę wyszczerbiona uszczelka, bo wiadomo, to się butem zawsze trochę tam zawadzi. Guzik od lampki. Jak drzwi to zamykają, no to wiadomo, lampka w środku nad lusterkiem gaśnie. Z takich fajnych, epokowych dodatków jest oryginalny taki pokrowiec na kierownicę, żeby jej nie wycierać. No ten tak wygląda nieciekawie, ale ręki nie brudzi, no to może sobie z nim jeździć. Wiadomo, cały proces odchylenia fotela, żeby usiąść z tyłu. Pod fotelem najpotrzebniejsze rzeczy, czyli szmatka do przecierania szyby, papierek ścierny, żeby sobie coś tam czasem wytrzeć i śrubokręt krzyżakowy. No i pas, który powinien być troszkę bardziej tutaj. Znaczy ja wiem, że Polacy to jest naród zaradny, ale bardzo chciałbym zobaczyć, bo doświadczyć to raczej nie, takiej wycieczki do Bułgarii w 5 osób z bagażami na 2 tygodnie i takich tam innych. No, z opowieści wynika, że wszyscy wszędzie jeździli każdą ilością osób maluchami, no ale jak widać, mi tu jest troszkę ciasnawo. A, no jak już jesteśmy z tyłu, tutaj jest, to się otworzy, nie, muszę tam. Pędzelek do detailingu, świeca, ale od żuka, bo to nie jest taka fiatowska. No i tutaj jest przełącznik. Bo oczywiście, jak wiadomo, maluch jako samochód chłodzony powietrzem ma troszkę niewystarczające ogrzewanie i tutaj jest taki przełącznik ciepłe, zimne. Albo zimne, ciepłe. To po prostu tak sobie przełączam i, że tak powiem, no nie wiem do końca, jak to funkcjonuje, to sobie to na czuja robię. Wiadomo, kremowy dywan. Tutaj jest akcesoryjny głośnik wyprofilowany. Podsufitka, która troszkę się wypaczyła i coś tam się z niej czasem pruszy. No wiadomo, no to są takie... No to taki jest właśnie klimat tego samochodu. No ja jest troszkę klaustrofobiczny, ale czy maluch jest zły? Moim zdaniem, no normalne auto tak naprawdę. Sam też kiedyś po zrobieniu tego silnika, to w 4 osoby sobie pojechałem z koleżkami do centrum. Pokazać światu, że takie auta jeszcze sobie żyją. W piątek wieczorem na Piotrkowską. Z takich charakterystycznych części malucha, które wylądowały w innych samochodach, no to śmiało można powiedzieć, że cała ta obudowa kolumny, którą znamy na przykład z żuków, przełączniki, które zmotoryzowały wszystkie polskie wyroby samochodowe, ten przełącznik zespolony, gdzie mamy światła długie, migacze i wycieraczki. O dziwo, tu jest jeszcze wipe, wash. To chyba będą te właśnie wycieraczki. No popielniczki też takie dały, no jak już wspominałem. O, przełączniki. Radio Grundig, które jest, zostało dołożone i ono współgra z tym głośniczkiem z tyłu. No tutaj to wiadomo, patron kierowców musi być, bo w maluchu wiele niebezpieczeństw czyha na kierowcę. No i ogrzewanko, tutaj jest cały panelik ogrzewania. Tutaj, co to jest? Też Święty Krzysztof, ale w oponie. A tutaj to wyblakło. Opona taki, też stomilek trochę. No, taki gadżet epokowy. No i oczywiście w maluchu jest jeden kluczyk do stacyjki, a do zbiornika i do drzwi jest kolejny. Ten nie wiem, bo to jest jakiś tam inny. To jest chyba od drzwi w ogóle. Dobra, odpalimy malucha, czyli tak. Włączymy sobie zapłon. Sanie chyba nie, bo jest, powinien być, no może lekutko, powinien być w miarę ciepły i zaciągamy. O! To odpalanie jest zawsze fajne, bo to jest właśnie chyba ten dźwięk takiego kaszlu, przez który te samochody zyskały swój wspaniały przydomek kaszlak.
No i pompka do spryskiwaczy. To jest mój ulubiony gadżet z tych wszystkich samochodów. Można sobie pompować i wytwarza się ciśnienie, bo nie ma pompki elektrycznej, tylko czasem pompować. Pod tą deską rozdzielczą są dwa takie przewodziki i to się tam pompuje i sobie leci. To tu jeszcze można powiedzieć? Akcesoryjny zegarek, który dodał poprzedni właściciel. On chyba chodzi nawet. Albo nie. No, kiedyś chodził na pewno. Kaskę już sobie otworzyliśmy dźwigienką, także ją otwieramy. O! Jak przystało na naprawdę sportowy samochód, bagażnik jest z przodu, silnik chłodzony powietrzem z tyłu i nadwozie typu fastback, ponieważ tylna klapa otwiera się bez szyby, także jest to rasowy fastback z maską otwieraną pod wiatr, z silnikiem z tyłu, można pomylić z jakimś fajnym samochodem. No i z takich rzeczy to tak, tutaj się kryją bezpieczniki opisane literami i cyframi, ale to trzeba mieć chyba instrukcję obsługi. Zbiorniczek do pompy hamulcowej. Tutaj pod tymi cudeńkami jest szybki dostęp do lamp. Tutaj tam jakieś elementy instalacji elektrycznej. Tutaj cały ten mój ulubiony woreczek taki, który przypomina jedną rzecz. Na płyn do spryskiwaczy, sygnał dźwiękowy, zameczek, uchwyt na gaśnicę. Wiadomo, podstawa akumulatora, ja wyjąłem z niego koło zapasowe, żeby mieć chociaż złudzenie, że jest tutaj jakiś bagażnik. A jak się otworzy maska i spojrzy na malucha, to wtedy taki bedluk mu się pojawia. Tak naprawdę to tutaj jeszcze pod tym, pod tą wykładzinką, tutaj pod tą obudową mieści się pompa hamulcowa. No i tak naprawdę jeśli chodzi o malucha, to chyba wszystko. Antenka, wiadomo, wycieraczki, dysze do spryskiwaczy, maska, która jest cała. Bo wiadomo, że maluchy to też były wdzięczne samochody do tuningu, co możecie podziwiać na wcześniejszym filmie nagranym przez Jacka. No to wiadomo, że maska jest idealnym miejscem, żeby na przykład kratki wlotu od kibla tutaj sobie zamontować. Czy tam jakieś inne ważące pół tony szpachlowo włókno szklanowe bodykity, ale szybcy i wściekli, no i co no. Wdzięczny samochód, który motoryzował Polskę, a później był pierwszym samochodem wielu młodych Polaków. No mnie ten zaszczyt ominął, bo pierwszym autem był Ford Escort po dziadku. Znaczy Ford Escort dziadka po prostu. Czasem mogłem sobie nim jeździć, o taki papruch. Teraz wracamy z lasu, bo niestety się rozpadało. Jedziemy na bazę, gdzie w sumie pada więcej, bo nie ma drzew. W tym miejscu, no i porównamy tego malucha z starszym egzemplarzem. Wymienimy sobie, znaczy porównamy wszystkie różnice. Ten ma 49 tysięcy, no ale ma 5-miejscowy zegar, to może mieć 149. To silnik nadawał się do remontu, także myślę, że te 149 już sobie przejechał. No, także teraz sobie porównamy różnicę między maluchami i na pierwszy rzut oka widzimy, że ten ma jeszcze włoskie felgi, u nas znane, zwane cytrynki, bo niby wyglądają jak taka dupka od cytryny. I co tutaj dalej? Ten jest wolny od tych różnych polskich przeróbek, typu, że te okulary są jakieś takie jak w tamtym rzemieślnicze. Ma po prostu zwykłą taką plastikową zaślepkę. Znaczek polski Fiat. Jeszcze oczywiście taką główną różnicą, którą widzimy, jest to, że ten ma jeszcze szybę, znaczy uszczelkę szyby wkładaną na klin. Oczywiście tutaj z chromowanym takim zameczkiem z kwasówki. Wycieraczki chromowane, które wyglądają ładnie. Tutaj widzę, że został już odczepiony przez kogoś w przeszłości znaczek. Licencja Fiat powinien mieć. No i we wnętrzu jest praktycznie wszystko to jest, we wnętrzu jest dosyć podobny. Inna jest deska rozdzielcza.
W sensie ten panel na desce rozdzielczej jest przełącznik świateł, taki zwykły plastikowy. Radio Safari, raczej też dodane w miejsce schowka. Tylko nie ma głośników, to nie wiem czego słuchali. I nie ma też tego schoweczka, który jest podwieszany jakby pod deską rozdzielczą. Większą różnicą oprócz tych felg wizualnie jest to, że ten ma klapę Bambino bez tego przytłoczenia pod tablicę rejestracyjną i ma takie, w sensie, że tutaj ma dodane te cztery poprzeczki, ma więcej po prostu tych kratek. O, tutaj to ładnie widać od wewnątrz, zresztą to jest jego oryginalny kolor też tego maluszka, no i przede wszystkim silnik jest 600 w nim jeszcze. No i tutaj ma taki fajny gadżet dodany, epokowy, taką krateczkę, żeby nie padało. Ona jest trochę taka zwichrowana, ale wszystko będzie sobie działać. Trzeba tylko to przejrzeć. Teczka jest fajna, no i ma też taki fajny klimat, taką fajną klimatyczną tutaj naklejkę zielonego listka Polmozbytu jeszcze. Już nie Motozbyt, a jeszcze Polmozbyt. No i to w sumie chyba wszystkie, jeśli chodzi, można powiedzieć, o maluchach. Ten ma jeszcze, o, tutaj chromowany napis 126P. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o maluchy, bo to są wszystkie takie różnice. No jeszcze tylko mogę powiedzieć, że oba mają jeszcze reflektory na żarówki H3. Nie są to te nowsze jak w Elegantach czy FL-ach H4, tylko jeszcze to są H3-eczki. Zapraszam na nasze social media, na Instagram, tam możecie nas śledzić, nasze poczynania, dawać lajki na Facebooku i subskrybować, i zapraszam do subskrypcji na YouTubie. Tak, Rolcio? Subskrypcja?